Okej, moi drodzy, witam was bardzo serdecznie z tej strony Shiro. Witam w kolejnym odcinku z The Planet Crafter. I tak jak widzicie, przed sekundą nam się odblokował ekstraktor rudy P3. Ja sobie tylko jeszcze myszkę zmienię na normalną. Znaczy na tą cichą. No właśnie, ja tutaj poleciałem i zebrałem do końca ten teleporter, który tam był delikatnie, no, w niepraktycznym miejscu moim zdaniem. I mamy teraz ekstraktorek rudy P3. Zobaczymy, na jaki sposób on w tej chwili działa, czy w ogóle możemy go zrobić. To jest dobre pytanie. Pręt osmowy. Kurwa, nie mamy prętu osmowego jeszcze. No to my jeszcze niestety sobie nie zrobimy tego ekstraktorka chyba. Czemu ja sobie po prostu też tutaj nie wlecę i nie zaraportuję się jak człowiek? Od razu pewnie stópki bym zebrał. Dobre pytanie. Dobre pytanie, ale nie oczekujcie odpowiedzi. Moi drodzy, na remontu ciąg dalszy. Ja nagrywam dzisiejszy odcinek w sumie o godzinie 13. Mam urlop w pracy, więc nagrywam tak naprawdę odcinki pomiędzy remontem. Naprawdę jeszcze masę roboty mam do zrobienia, niestety. Więc te odcinki nadal będą w ten sposób robione. Ale już niedługo. Mam nadzieję, że już niedługo. I znów powrócimy do normalnych odcinków, na przykład z Loretty albo z czegoś innego. Okej, stópki są, jakieś tam się porobiły, być może nie byłoby głupim pomysłem zrobić sobie tutaj platformy. Zrobić sobie platformy i zrobić sobie właśnie po prostu skrzynki. Pyk, i te stópki sobie tutaj trzymać. Bez żadnego większego problemu. Opa. Odrzucić tutaj te stópki. Reszta złomu do śmietnika. Właśnie, skąd my weźmiemy ten pręt osmowy? Bo wydaje mi się, że on dopiero był odblokowywany, no, troszeczkę dalej. Nawet nie troszeczkę dalej, a bardzo dalej. Właśnie, teraz pytanie. Czy my będziemy w stanie go odblokować? Czy my będziemy w stanie cokolwiek tutaj zrobić z tym? Panie złomie, proszę się szybciej tutaj przerzucać. W ogóle ja wziąłem tyle bakłażanów ze sobą, nie wiem po co. Dobre pytanie. To jest bardzo dobre pytanie, ale odpowiedzi nie oczekujcie ode mnie. Rzućmy sobie to. Dobra, śmietnik. I koniec. I koniec. Bierzemy to, co nam wejdzie. I teleportujemy się do naszej bazy. Home sweet home. W ogóle pamiętacie, jak pokazywałem wam buga z dronami? Mi się wydaje, że w ogóle twórcy oglądają moje filmy, wiecie? Serio. Mam takie wrażenie, bo po zrobieniu odcinka z tym bugiem, następnego dnia ten bug już był naprawiony. Więc to jest naprawdę bardzo ciekawe. W ogóle mody mi zdeaktualizowali niestety. Musiałem znów mody od nowa wgrywać. Myślałem, że w ogóle nie będzie to działać. Właśnie saving. Saving. Więc tak, no nasze droidy na razie sobie tutaj postoją i nic nie będą robić. Po prostu nie możemy nic z nimi zrobić. Czy nam brakowało do tego plastiku? Woda, krzem. Rozumiem, że woda jest, a nie ma krzemu. Nie ma krzemulca. Ten bioplastik też by się przydał. Tu pewnie jest fuliusz. Si. Nawóz sobie wrzućmy. Siarki jeszcze w miarę jest, pewnie glonów nie ma. Mało. Bakłażany. Bakłażany były gdzieś tu. O, tutaj są. Tutaj są. Glony chyba zostawiam na górze. Pytanie gdzie? Pręt osmowy. Jest, mamy to. Zajebiście. No, to teraz poszalejemy. W ogóle super stópek nie miałem nawet. Upgrade'y, zapasy. Dobra, zapas sobie weźmy tego. O, tego mamy sporo. Chory w miarę też mamy. Luzik. Więc luzik. Dobra, to wrzućmy do ciebie.
Za dużo będzie chyba tak. Fuck. Robi się? Robi się. Nawóz wrzucony. Dobra, co potrzebujemy do prętu osmowego? Osm. Więc bez problemu damy radę to zrobić. No i zobaczymy wtedy, czy już możemy. Już możemy tylko i wyłącznie jeden surowiec wydobywać. No i nawet stać nas na wszystko. Jej, super. Co mi najbardziej zależy? Chyba na super stópce. Chyba na super stópce mi najbardziej zależy. Construction. Jak wygląda P3? Bo P3 chyba jeszcze nigdy nie miałem. To jest znowu mała skrzynka? Wybierz rodzaj obiektu do wydobycia. Wow! Siarkę tu mogę wydobywać. No, ja wam powiem szczerze, to wygląda zacnie. To wygląda zacnie. Tylko znów tracimy dzięki temu. Dzięki temu tracimy niestety powierzchnię. Czas produkcji 75 sekund. W ogóle nie mamy. Ono mi pokazuje niestety. Larwa motyla AML. No dobra, niech tak będzie. Krzem bym sobie pozabierał tam. Tego plastiku. Bo zaraz zdechnę z głodu. Zaraz zdechnę z głodu. Więc tak, kobalt sobie zrzućmy, tytan sobie zrzućmy, żelaz sobie zrzućmy, magnes sobie zrzućmy. Tubki sobie wszystkie weźmy, jakie możemy. Przepraszam za telefon. Fuck. Jak zwykle. Shiro zapomniał telefonu wyciszyć. Shiro zapomniał telefonu wyciszyć. Oj. Dobra. Jest cisza już. Już nie będzie dźwięków. Zjadłem sobie fasolkę. W ogóle zauważcie, że jakoś szybciej nam woda teraz ucieka, czy mi się wydaje? Tylko moje takie dziwne wyobrażenia? Być może. Być może. Okej, okay, przejdźmy się jeszcze do aluminium. Przepraszam. Tutaj. Tylko czy my potrzebujemy w sumie zrobić coś takiego? To jest też dobre pytanie. No bo w teorii teraz możemy zrobić sobie już takie, wiecie, pojedyncze miejsca, gdzie kraftujemy. Gdzie wydobywamy. I tak naprawdę już możemy to robić pojedynczo. To już tam po prostu nie będzie przeszkadzać. To będzie taki mieszaniny jak tutaj. To pytanie, czy mi jest to potrzebne. Zobaczymy, czy tu się aluminium wydobywa. O, chyba się nie wydobywa. I zobaczcie, że możemy tylko i wyłącznie te surowce podstawowe wydobywać. I plus siarka. Nie wiem czemu plus siarka. No dobra. Wracamy sobie do aluminium. I w takim razie ja bym sobie ogarnął tutaj miejscówkę z aluminium. Znaczy z aluminium. W sumie z ekstraktorem rudy. Bo właśnie, to też pytanie. Nie potrzebujemy już w tej chwili nawet mieć wszystkiego razem. To już nam jest niepotrzebne. Bo super słupki kraftujemy sobie indywidualnie, czy wydobywamy sobie indywidualnie tam. Tak? Tak. Więc nam już na tym nie zależy. Zobaczcie, że nie możemy aluminium wydobywać. Co jest? Sekundę. Okej. Okay. To był po prostu chyba jakiś bug. To nam nie pokazuje, co możemy wydobyć do czasu dostarczenia prądu. Dobrze wiedzieć. Dobrze wiedzieć. Czyli i tu się może zmienić. Się zmieni? Ale tu aluminium nadal nie ma. Coś wywaliłem. Szynkę. Może wydobyło. No dobra, słuchajcie, co jeszcze raz inaczej w ogóle zrobimy. Bo ja potrzebowałem dużo uranu. Bo
Potrzebowałem dużo uranu z tego powodu, że no nie mamy jeszcze jak zrobić tego kwarcu pulsar. A właśnie. Może to nam pozwoli wydobywać kwarc pulsarowy. Dobre pytanie. Mamy tu jaskinię. Byłoby miło. Ale niestety nie. Niestety nie możemy tego robić w ten sposób jeszcze. Może bliżej, gdzieś tutaj. A, też nie. To niestety mój zapał został w tej chwili ostudzony sporo. Mocno i namiętnie. Dajmy tutaj kryształ. Dobra. To inaczej. To trzeba to zrobić w bardziej mądry sposób. Wróćmy się do domu. Wróćmy się na chatę. I teraz po prostu chodźmy do uranu. Stricte. No bo jeszcze tego kryształu nie ogarniemy przez dłuższy czas, moim zdaniem. Dla nas nieosiągalne wręcz. Tu zielono się teraz zrobiło? Ale widzę, że nadal ta dziwna mgła, jak powiedzmy, nadal jest. Już mogłoby być to w sumie usunięte, wiecie? Bo tu jest to zielono, no tu jest niby trawa. Jakieś cząstki trawy. Z tego co pamiętam, to było przejście tutaj. Mam rację, mam rację. Okej, okay, dobra. Tu jest uran faktycznie. Nawet nam pokazało mniej więcej, gdzie jesteśmy. I, dobra. Myślę, że w ogóle będzie trzeba porobić po jednym takim ekstraktorze rudy na każdym surowcy. Wydaje mi się, że tworząc takie ekstraktory rudy w tych właśnie miejscach docelowych, po prostu mamy większą szansę wydobycia tego. A to niech będzie uran. No i dobra, ciepło jest 202 pk, ciśnienie jest o 35 nanopaskali na sekundę i energia minus 289, to jest sporo. I możemy nawet zrobić teleporter. Wiedziałem, że wyjebie prąd. Wiedziałem, aluminium. Nabieram ciebie. I teraz modlić się, żebyśmy mogli zrobić kolejny magazyn energii, kolejny reaktor jądrowy. Okej. Okay. I? Dać nas, dobra. Powinno to działać. Zobaczcie, jak tego jebnika już mamy w tej chwili. Od groma. Te drzewka sobie rosną. W ogóle te drzewka też bym gdzieś przeniósł w inne miejsce, żeby tutaj tak FPS-ów tam zbytnio nie zwalało. No ale cóż, dobra. Rozsiewacz drzew P3. Możemy go zrobić. Bo my nie mamy zbytnio sadzonek nawet tych drzew. Ale chciałbym jeszcze zobaczyć genetykę. Jak to wygląda? Możemy zrobić te larwy. Larwy dają po 300. Jedwabniki. Jak wygląda? 400%. No to jest spoczni. To złote nasionko. Pamiętam, że dało nam dużo, dużo mniej. No potrzebujemy mutagenów do tego. Mutageny, no to jest nabój metanowy. Ale ja robiłem chyba ostatnimi czasy wydobywanie metanu, prawda? Tak mi się kojarzy. Czy to było tam? To było tam. Ogniwo energii termojądrowej. Termojądro, czy termo, ogólnie termo, no to jest temperaturowa, prawda? Termiczna. Nabój azotowy zawiera azot. Wow. Ciekawe. W ogóle chyba to będziemy musieli więcej tych naszych naszego wydobycia
metanu postawić. Gdzie to jest? Tu jest ekstraktor gazów. Będą trzy. To, że nam te bakłażany też już się ładnie wydobywały. Nie wiem, czy ja chcę bakłażany wydobywać w tym miejscu, wiecie? Jakiś pająk. Okej. Okay. Wróćmy sobie to. To czym jest to ogniwo termojądrowe? Gdzie to można zrobić? Tu można zrobić. Wartość wymiany 80 teratokenów. Ogniwo syntezy jądrowej. Teraz pytanie. Teraz pytanie, czy my na przykład... Bo my nie możemy jeszcze robić tych kryształów, prawda? Nowej elektrowni też nie widziałem, żeby była do zrobienia. Pręt osmowy. Stacja dronów zarazem się odblokuje. Ten kwarc pulsarowy to jest Jezu. Skąd wziąć ten cholerny kwarc pulsarowy, to ja naprawdę nie wiem. Tu jest podgrzewacz P5, larwa motel Jux, mutagen P2. Czy to nie było też mutagen P2? 3 już był. Okej. Okay. No to nie, no nic z tym nie zrobimy w takim razie. Z tym nic nie zrobimy. Ja nie wiem, czym jest to ogniwo. I nie wiem, czy chcę testować to ogniwo, bo być może to ogniwo jest potrzebne do tamtych miejsc zasilania. Właśnie, bo chyba nie było tego. Dalej, czy było tam dalej? Nie było tego ogniwa. Czyli to ogniwo to jest to do zasilania tych statków. O kurczę. Tylko tak, teraz pytanie. Czy ja jestem w stanie zapewnić sobie energię, żeby skasować jeden z generatorów? Niestety, ale wątpię, bo no to duża była różnica energetyczna między tym a tym. No ale spróbujmy. To oznacza, że muszę zdekonstruować jeden z generatorów. Pręt uranowy, no właśnie. Nie mamy prętów uranowych. Jest jeszcze jedna szansa na zrobienie tego. Konkretnie mówiąc, moglibyśmy zrzucić sobie asteroidę. To powinno w jakiś sposób nam działać. Bo to, no powiem szczerze, długo będzie robić. To będzie bardzo długo robić. Ja w ogóle się zastanawiam, czy na przykład autokraftera nie postawić, tylko nie mam prętu nadstopu. I niech to się robi po prostu właśnie od razu już pręt irydowy, uranowy. Byłoby najbardziej logiczne. To by było najbardziej logiczne. A w ogóle te pręty irydowe, są potrzebne do robienia silnika? Są. Dobra, zróbmy to w ten sposób. I po prostu... Wiecie, to jest metan. Nawozy, metan, o. No to azot i metan, niech sobie tutaj leżą. Zrobiłem dwa silniki, tak? Mamy łącznie 3. To oznacza, że możemy puścić rakietkę. I puścimy sobie rakietę do ciśnienia chyba, albo do ciepła. Nie pamiętam, która to była. Irydem z uranem. Tak, to jest do ciepła. Brakuje? Tak, 3 rakietki. Gdzieś tam poleciałem. Chyba spadam, co? I...
Nie, mi się dobrze latało. No i już lecą. Podobno również trajektoria komet, czy asteroid, nie komet, bo to kometa to jest ta, co przelatuje obok. Asteroid się poprawiła, już nie powinno to celować stricte w nas. Podobno. Jak wiecie, różnie to bywa. I nadal nasze wydobywanie uranu w ten sposób jest najbardziej efektywne. Żeby też w jedno miejsce spadało, nie trzeba było tak latać po to. To by było przyjemne, a tak to niestety. Ale musimy latać jak te głupki. Te kapsułki tlenowe też możemy wywalać. Że jest nam niepotrzebny w ten sposób. Dobra, dajcie mi ten uran. Jakiś tyton się nawet popałętał tutaj, no. Ciekawe. Ej, tu w ogóle nie było nawet uranu. Oszustwo, pusta asteroida. Oh no. Anyway. Dać więcej. Kapsułki tlenowe, wszystko się ładnie zintegrowało. Ja nie wiem, gdzie to w ogóle leci. I to jest najgorsze. Gdzieś tam walnęło. Gdzieś tam walnęło. Ale naprawdę tego uranu jakoś już teraz mało nam z tego dropin. Czy być może dlatego, że jest tu więcej teraz zakamarków, gdzie ten uran się może schować. Dobra. Weź tu teraz wleć. Udało się wlecieć, dziwo. Ale co, też nie widać tego uranu. Czemu nie ma żadnego urządzenia do przechwytywania asteroid? To by było przyjemne. Co, to wszystko? Wydawało mi się, że 3 zespawnowałem. No i powiem wam sobie szczerze, że nie jestem zadowolony. A, dobra, ale są kolejne. Pyk. Tu uranik. Nic nie było. No też tak właśnie wyglądało, że tu coś mogło spaść. I nawet sporo tu pospadało. Zobaczcie. Okej. Na aluminium walnęło jeszcze. Bo musimy się tutaj również wybrać, bo tu się chyba sporo zmieniło. Dużo motylki nawet zaczęły latać. No ciekawie. Dobra, uran wzięty. O, jeszcze tu jest sporo tego uranu. No, 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 dobra. Opłacało się jednak. Tylko tak, teraz musimy to przekraftować. Zrobić więcej elektrowni tych jądrowych. Znaczy, jądrowych, dobrze powiedziałem. To są termojądrowe, tylko jądrowe. Dobra, są pręty. Przepraszam. Są pręty. No właśnie, teraz mamy te złote motyle. Czy one dają nam na przykład większą terraformację dzięki temu? No raczej chyba nie. Jeszcze jedne? 3 wysłałem tylko. No ciekawe.
Okej. Okay. No, nie brać tego uranu to byłoby też niedobrze z naszej strony, moim zdaniem. Tego w ogóle nie mogę podnieść, nie wiem czemu. Mówię, twórcy mogliby zmniejszyć delay, jeżeli chodzi o dekonstruowanie tych asteroid, bo to jest irytujące. Teraz jak teraz, ale no, na początku, gdzie tych surowców potrzebujemy, to jest irytujące i to bardzo. Jest to irytujące i to bardzo. Zapis gry. Nie ufam tej grze już. Przestałem mi ufać. Dobra, robimy sobie elektrownię. Gdzie to jest? Tu jest. Jedna tylko? Ale dupa. Ale dupa straszna. Tak jeszcze z jeden mogę zrobić, ale to i tak niedużo. To i tak nie jest dużo. No ile robactwa nam się tu spełnuje teraz. Okej. Okay. Dobra, sprawdźmy, czy udało nam się w jakiś sposób, w jakikolwiek sposób, wyrównać tą utratę energetyczną, którą będziemy musieli zrobić. No, bo będziemy musieli to zrobić. Nie mamy jeszcze kryształu, a też nie chcę, nie wiadomo ile czekać na ten kryształ. Tylko te glony pozbierajmy, bo one są dosyć istotne do naszych nawozów. Kipunek pełen. Już nie. Już nie. Woda też jest istotna. Okej. Okay. Glonów mam już nadto. Miałem sprawdzić tą wartość energetyczną, tak? No to sprawdźmy. Nie ma szans. Nie ma szans. Daje nam 1485. To musielibyśmy zrobić za 4 takie. 5. Kurde no. Tutaj. Gdzie musieli zrobić jakoś to, nie wiem, kilka razy. Czy znów ten uran przywołać? To dobre pytanie. Czy może znaleźć ten kryształ? Kurczę, nie wiem. Naprawdę nie wiem. Dron, zacznijcie działać w końcu. Niskie pożywienie, spokojnie. Spokojnie jak na wojnie. Tutaj też zabierzemy. No w ogóle trzeba glony przynieść. Tyk. Kraftuj sobie ładnie. Dobra, no teraz trzeba pomyśleć. Teraz jest dosyć istotna sprawa. Trzeba pomyśleć, co zrobimy z tym wszystkim. Czy idziemy szukać kryształów, to może nie byłoby złym pomysłem. Konstruujemy sobie to. Skoro i tak idziemy szukać, no to wiecie. Idziemy szukać. Dość dużo tych kryształów nie potrzebujemy do znalezienia. Więc może jest szansa na znalezienie. Bo nie wiem, czy my tu wszystko przeszukaliśmy. Chyba nie. Wydaje mi się, że jest tutaj dosyć sporo tego. Grota uranowa, jeszcze świetnie. Grota uranowa. Gdy nam pokazała, że to jest grota uranowa... A, bo nam pokazuje w ogóle, zobaczcie. Też nie jest tak, że nam to pokazuje wszystko. W ogóle jest nawet woda pokazana. No właśnie. Dopiero jak to odkryjemy, tam pokazuje co jest... Co jest co. Zbierzmy sobie ten uran do końca.
się nie robi różnicy, czy ja tutaj sobie kopalnię, czy tam, no bo Turan i Turan. A przynajmniej sobie zrobimy może jeden reaktor jeszcze. Okej, okay. Tu jest już wyjście niestety. Szczerze powiedziawszy, nie wiem, gdzie jesteśmy. Totalnie się zgubiłem. Oprócz tego, że jest tu bardzo ładnie, to totalnie się zgubiłem. Rozumiem, że tych kwiatków zbierać nie możemy, niestety. A szkoda. Już są te kwiatki niby do zbierania. To by się ogarni, które to które. Podobno nie ma nic. Naprawdę nie wiem, gdzie jestem. Totalnie. Zgubiłem się. Po kolejna jaskinia. Kolejna sadzawka. To możemy z nich pić tak naprawdę. To one po to były zrobione. To jest skrzynka. Mutageny zawsze spoko. Mutageny zawsze spoko. Właśnie, tylko gdzie my dokładnie jesteśmy? Bo ja naprawdę nie wiem. Tu jesteśmy. Widzicie, dobrze mamy mapę. Dobrze mamy mapę. Człowieka nie zapomina. Zwyczaj tej mapy nie było do tej pory. Nawet nie była zbytnio użyteczna dla nas w tym aspekcie. To my poszliśmy tak jakby dookoła, bo to jest to wejście do naszych przyjaciół. Ja sobie nawet teleporter zabierałem, tak? No pewnie, że tak. A to trochę słabo, bo nie chciałem tędy iść. Musimy wrócić do tego miejsca z Uranem. O, mogę? Nie mogę. Wejście z Uranem, to jest nam potrzebne teraz. Tylko czy ja dam radę wrócić? Co tu jest w ogóle? Ja? Nie, tylko taka, wiecie, wejściowa. Wejściowa jaskinia. Szkoda. O, tu jest ta jaskinia z Uranem. Dobrze wiedzieć. I słyszymy już nawet wodospady. Jestem gdzieś tu. Ja się teraz wracam. To jest kolejna jaskinia. Kryształem. To jest żółtym właśnie, ale... Bo my jeszcze nie mamy sporo odblokowanych rzeczy. Nie wiemy, gdzie jest ten kryształ żółty, stricte taki żółty. Odpowiedź szybko mi nadeszła. Odpowiedź bardzo szybko mi nadeszła. Mówcie co chcecie, ale to było bardzo szybkie. Dobra, starczy mi na jeden jeszcze. Świetnie. Teraz go zróbmy. To się zrobiło ciemno i nieprzyjemnie. Dobra. Kraftujemy. Teraz wracamy po ten żółty kryształ. Wracamy po żółty kryształ. Po tu? Nope. No dobra, to Uran weźmy, bo pewnie trochę się już go zrobiło. Nasz pomarańczowy kryształek. Jakaś nasza nowinka. Będziemy się już w lotarkę. Find Solar Quartz, wow. Kolejny achievement nam wpadł. Nie powiem, wolałbym chyba ten różowy, wiecie?
Lepsza latarka to lepsza latarka. A i wy teraz będziecie wiedzieć, gdzie możemy znaleźć ten kwarc. Sam z siebie w ogóle kij jasny jest. Rozumiem teraz nawet, dlaczego jest potrzebny do latarki. Pytanie, czy do czegoś innego też będzie potrzebny. No dobra, to zróbmy sobie tą latarkę. Zobaczymy, jak ona świeci. Akurat idzie noc. Dobra pora dla testów. Mieliśmy lepszą latarkę tutaj. Magazyn materiałów. Latarka P3. To jest normalne świecenie. No dobra. To działa mocniej i to znacznie. To działa mocniej, to znacznie. Fajnie. Elegancko wręcz bym powiedział. Tam się albo jakieś światło zbugowało, albo nie wiem. Zobaczcie, że teraz to miejsce zrobiło się takie zielone. Dziwne. Dobra, do zapasów sobie to wrzućmy. Uran niech leci do siebie. Doskonałem silnik. Pewnie ze skrzynki. My idziemy dalej poszukiwać. Dalej idziemy poszukiwać naszych różowych kryształów. Wiemy, że tu już występujesz. Dobrze, bardzo się cieszę z tego powodu. Taki kompleks jaskiń. No tego się nie dało wziąć wtedy, pamiętam. I też niestety, ale tu już więcej tego nie ma. Wychodzi na to, że naprawdę już wszystko wyzbierałem. Zobaczcie, teraz to bez problemu ten kwarc solarny znajduję, a wcześniej się męczyłem i nie mogłem go znaleźć. Wcześniej znaleźć się nie chciał, no. To jest w ogóle wyjście. To jest wyjście na powierzchnię. Dajcie nam kwarc pulsarowy. Mam nadzieję, że gdzieś tu z jednej jeszcze przeoczyłem, ale no niestety wychodzi na to, że nie. To w ogóle jest miejscówka pierwsza, z której wychodziliśmy. Naprawdę ten kompleks jaskiń jest po prostu... przechu. Jedne kryształy. My chyba zrobiliśmy kółko. My chyba zrobiliśmy kółko. No nie ma opcji, no. Poddaję się. Naprawdę się poddaję, bo no nie wiem. Nie wiem, kompletnie nie wiem, gdzie możemy ten kryształ znaleźć. Też nie chcę jak głupek latać, bo to jest bez sensu. I tak już latam. Tu był ten uran. Totalnie nie wiem, naprawdę nie wiem. Przepraszam was, no ale chyba... chyba tego nie znajdziemy w ten sposób. Czy tu mi to się coś świeci, ale... to jest to miejsce z tym kryształkiem, no właśnie. No, nope, nie ma szans. Ja sobie w ogóle zrobię tutaj teleporter. Żeby on już tu był. Zajmijmy go wodospad. No może teraz się uda? No nie ma szans. Nie ma kurde szans, no. Naprawdę chciałbym to zobaczyć. W ogóle, właśnie. Zróbmy to inaczej. Zniszczmy to i zobaczmy, ile nam brakuje tej energii. Produkcja... no, niedużo. Stówkę. Brakuje nam... co to w ogóle jest? Te... A, dobra, wiem. Zróbmy to tak. Filtr menu konstrukcji wywalmy. Tu
też potrzebujemy tego non-stopu. Nie no, kurwa, to jest... nierealne do zrobienia. To jest nierealne do zrobienia. Wydaje mi się to nierealne do zrobienia. Bo co z tego, że my zrobimy sobie jedną elektrownię? Nawet ja ją tu postawię. Ona daje nam 86 kW. Naprawdę. Nie no, to już tym sobie dosztukujemy nawet, no. Udało się. Ale ile to czasu potrzebne było. No dobra, zróbmy to ogniwo. I tak tego kwarcu sporo brakuje. 2 sztuk kwarcu. Craft your first fusion cell. Zdążymy się to zrobić? Zdążymy, 4 minuty. Bo wiem nawet, gdzie to może być potrzebne. Mamy fusion cell? Mamy. Tylko nie mamy żarcia. It happens. Ale są bakorzany. Rosną. A tu jeszcze uran leży. Coraz bardziej mi się wydaje, że się zmienia ten klimat, czy ta mapa. Bo wydawało mi się, że tutaj było inaczej. Ale mam wrażenie, że ta mapa robi się mniejsza, nie wiem czemu. Bo dużo ją bardziej znam. Być może. To w ogóle skrzynka została. Ale ze złomem. Dobra, zobaczmy, czy to w ogóle zadziała. No i ta latarka to robi robotę. Ta latarka robi robotę. Możecie mówić, co chcecie, ale latarka robi robotę. To nie tu. To nie tu. Może tu? Stacja dronów. Oh yeah. To było tutaj. Dobra. Widzę to. Drugie były skrzynki. No właśnie, mamy ten fusion cell. Zasililiśmy. Możemy to wyciągnąć. Zobaczcie, ona się blokuje zaraz. Rozumiem, że jak dojdzie do końca, to już będzie zablokowane. Tak, już nie da rady tego zrobić. Tutaj po prostu, wiecie, jest locked i koniec. I dupa, dupa blada. Rozumiem, że nam się trochę rzeczy tu odblokuje. Fuck yeah. Dobra, dobra, o to nam chodziło. O to nam chodziło. Nawet nam się chyba to zwróci. Tak sobie tutaj to wrzucę. Uran też sobie to wrzucę. Co tu ma. Wiele fajnych rzeczy. Co to jest? Duży save. Terra tokeny. Rentos mowy. Aktywator mnożnika energii. Wow, mnożnik produkcji. Kurczę, ale rzeczy. Duży safe. Czego mogę zdekonstruować? Nie mogę go zdekonstruować, niestety. Inne rzeczy mogę. Kurczę, jak ja to wezmę, to ja będę Bóg. Ja będę Bóg. Nie Bóg, tylko Bóg. Będę Bugiem. Chciałem wziąć to na pewno. Bakłażana możemy jednego zostawić. Weźmy sobie to, nawet 2 bakłażany zostawmy. Nie problem, nie problem. No właśnie, czyli w ten sposób możemy sobie otwierać różne rzeczorki. I tam, tu nam się odblokował. Urwa, myślałem, że to skoczy na mnie jakiś alien. Ojej.
mnożnik produkcji kolejny, więcej kwarców pulsarów, no w końcu mi takich rzeczy było potrzeba, naprawdę. Totalnie takich rzeczy było mi potrzeba. 45 minut rozgrywki, już musimy kończyć, moi drodzy. Już kończyć niestety. Ale może dolecimy. Dolecimy przynajmniej, chociażbym się jeszcze cofnął po te rzeczy tam. Kurczę, no to teraz to jest ekstra. Jak ja sobie wrzucę to tutaj. Stację dronów możemy zrobić. Stację dronów możemy zrobić. No będziemy mieć co robić naprawdę teraz totalnie. Optymalizator maszyn P2. Przecież jak ja dam to tu... O, to mi wyjebie prąd. Mnożnik energii. Zobaczcie, to nam daje teraz 2227 kilowatów, nie kilowatogodzin. A zwykły nam daje 1485. I teraz w tej produkcji mamy nadprodukcję totalną. No może nie totalną, ale sporą. Ale sporą. Dobra, moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grałem do was Shiro, a my się oczywiście widzimy w następnych... O, zrobię to wiemy. Świetnie. Fajnie. 1000 terra tokenów. Widzimy się w następnych oczywiście odcinkach z The Planet Crafter. Trzymajcie się ciepło, pięknie i do zobaczenia już niedługo. Hej, hej!